Szanowni Państwo, ja wiem, że dzisiaj gramy ważny mecz, że tam ważą się losy tego, że będziemy w czerwcu i w lipcu mieli co robić podczas euro. Znaczy, to są właśnie, uchylamy, dzisiaj możemy uchylić drzwi do tego, żeby powalczyć o to euro. Natomiast są sprawy fundamentalne dla polskiego futbolu. Są sprawy, o których nie można milczeć, bo milczenie jest cichym przyzwoleniem na to, żeby ten temat przeszedł gdzieś bokiem. Po pierwsze, czy Robert Lewandowski jest żugajką? A po drugie, czy stan polskiego dziennikarstwa sportowego jest tak fatalny? Bo różne rzeczy można mówić. Ludzie oglądają te programy, czasami nie, czasami tak, czasami bardzo, czasami mniej. Ale tu trzeba zastanowić się nad tym, czy czas wrócić do legitymacji dziennikarza sportowego. Tak, żeby na konferencję prasową mogli wejść tylko ludzie pod krawatem i tylko z rotą na ustach. Tętno piłki o sprawach fundamentalnych. Nie bójmy się słów wagi wielkiej, bo i sprawa jest wielkiej wagi. Damian Smyk, kłaniam się, ze mną redaktor Sipika, który jak już zdążyliśmy omówić to przed wejściem na antenę, zrobiliśmy wczoraj głęboki research na temat Julii Żugaj, więc będziemy się mogli z wami tym wszystkim podzielić. Dzień dobry, Julku. Dzień dobry. W pierwszych słowach się już zapędziłeś. Czy będziemy mieli co robić w czerwcu i lipcu? Przy założeniu nawet, że wygramy te baraże, to do końca czerwca i tak już nie będziemy mieli co robić. Jakby, umówmy się, turbo grosik, Żugajka Lewandowski, znaczy podejrzewam, że Żugajka Lewandowski, na lipiec mają już wykupione pobiorowo ze śniadaniami te pokoje u Helenki, więc raczej nie ma co się nastawiać, że w lipcu będziemy mieli co robić. Ale tak, czerwiec jest jak najbardziej tutaj prawdopodobny. Co do researchu a propos Julii Żugaj, tak, podpisuję się. Wczoraj słuchałem piosenek chociażby. Tam widziałem również jej najnowszy film na YouTubie, że ma nową chatę. Proszę, młoda dziewczyna i już sobie dom kupiła. Bardzo porządna, bardzo mi się to podoba. Tak to młody, zobacz. Młodzi Polacy narzekają, że tu problemy i tak dalej, że na kawalerkę ich nie stać. A Julia to sobie już dom kupiła i nic nie mówiła, że ma jakieś problemy finansowe. Czy Julia jest tą osobą, która wstawała wcześniej i brała zimne prysznice po prostu. Jakbyście brali, to też byście mieli. O czym w ogóle jest dzisiejszy program? Bo niektórzy mogą spać pod kamieniem i nie dotknęła ich największa afera dotycząca reprezentacji Polski w ostatnich 20 latach. Właściwie ostatnia tak duża afera to były zupki Knora przed Mundialem 2002. Ja wiem, że tam afera premiowa, że piłkarze prawie dostali bimbaliony złotych za to, że wyszli z grupy. Natomiast na jednej z ostatnich konferencji prasowych, których było pierdyliard w trakcie zgrupowania. Właśnie ja wchodzę się w nocy, idę do łazienki, a tu konferencja prasowa leci w telewizorze. I to taka na żywo. Mówię, kurde, cały czas wstaję rano, znów konferencja prasowa. No ale Wiktor Hrabąszcz, redaktor Faktu, zadał Robertowi Lewandowskiemu pytanie o to, czy jego ostatnia zwyżka formy jest w jakiś sposób skorelowana z tym, że spotkał się z Julią Żugaj i czy jest dany Lewandowski żugajką. Nie jest to totalnie z dupy, gdyż obaj, to ci wielcy Polacy spotkali się niedawno w Barcelonie. Spotify, który jest sponsorem Barcelony i też partnerem, czy Julia Żuga jest partnerem Spotify i kilku innych młodych polskich muzyków i influencerów. Spotify zaaranżowało takie spotkanie, na którym doszło do meetingu. Oglądałem sobie filmik Julii Żugaj na temat tego spotkania, takiego swoistego vloga i ta dziewczyna była niesamowicie podjarana. Wyobraźcie sobie, że Polka, młoda Polka cieszyła się, że spotka Roberta Lewandowskiego. No i wybuchła afera o to pytanie. Roman Kołtoń, pytającego dziennikarza, pana Hrabąszcza, nazwał tego chłopaka, czy tego, no, tego dżentelmena debilem, czy błaznem, a pytanie zadał debilne. O, błazen i debilne pytanie. Portal Meczyki, piórem Błażeja Łukaszewskiego. Błażej, nie wiem, co ci przyszło do głowy, żeby napisać ten tekst. Mam nadzieję, że przemyślałeś sprawę. Węszył za jakiś spisek tarczyńsko-PZPN-owsko-żugajkowo-lewandowski. Wojciech Kardyś, specjalista, wykładowca akademicki, też tutaj widzi spisek pewien.
Więc zesranie się środowiska piłkarskiego wokół tego pytania jest niemożebne, a my próbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy słusznie? Czy słusznie, Julku, zesranie się jest tak ogromne? Znaczy, ja w ogóle zacznę od tego, że jak sam wspomniałeś, tych konferencji prasowych, to nie była ta jedna, jedna jedyna. Ich było dużo więcej. I teraz odpowiem na pytanie, kogo interesują konferencje prasowe poza bańką dziennikarsko-twitterowo-sportową, jeżeli chodzi o konferencję reprezentacji Polski. Nikogo, każdy ma to w dupie. Tam nigdy nie pada nic ciekawego. To są non-stop mielone te same pytania, non-stop mielone te same farmazony, te same odpowiedzi. To jest po prostu, no jak chcesz iść zasnąć, to nawet nie oglądasz tej konferencji, bo to jest tak nudne, że boisz się, że już nigdy się nie obudzisz z nudów. I o tej konferencji ludzie spoza bańki sportowo-twitterowo-dziennikarskiej usłyszeli tylko dzięki temu pytaniu, a to i też tak nie wszyscy. Ale załóżmy, to się poniosło chociaż troszkę szerzej. Nie? Co już jest moim zdaniem pierwszym plusem tego pytania i tej konferencji. Bo nie wiem, czy wiecie, no była kolejna konferencja. No i ktoś pamięta, że w ogóle coś takiego się odbyło? Że kto tam był? Jakie były pytania? No nie, nikt tego nie pamięta, bo nawet jak ja tam nie byłem i nie oglądałem tej konferencji, to wiem, jakie były pytania i co więcej, nawet wiem, jakie były odpowiedzi. I 90% dziennikarzy, którzy przychodzą na te konferencje, albo nawet 95%, wie, jak zadadzą jakieś pytanie, jaka będzie na nie odpowiedź. Czasem zdarzają się takie troszkę lepsze konferencje po przegranych meczach, po jakichś blamażach, że jakiś dziennikarz odważy się na takie trochę ofensywne pytanie, takie pytanie na kontrze. Ale generalnie rzecz biorąc, jest to nuda i dużyzna. Więc to jest jako fundament konferencji prasowej. No i tutaj redaktor Chrabąż zadał takie pytanie troszkę no, na luzie. Ocena już żartu, okej, jednych śmieszy taki żart, innych śmieszy taki żart. To jest jakby nieistotne. Pytanie było po prostu na luzie i pytanie było ewidentnym żartem, mrugnięciem okiem. No nazwijmy to jak chcemy. Niektórzy powiedzą, że cringe'em. Dobrze, dla niektórych był to tak zwany cringe, ale to trzeba chyba mieć, no nie wiem, ze 14 lat, żeby w ogóle znać takie słowo. No i z tego uwaga, to jest piękne. Powiedz mi, Damian, co słyszałeś na temat spotkania reprezentacji Polski z Estonią? Czy słyszałeś w ostatnich czasach, nie wiem, analizy, czy kurde grosik na tym wahadle, to w ogóle ma sens, jak to chodzi? Czy zagramy Lewandowski Buksa, czy Lewandowski Piątek, bo już się trochę znają, on teraz w formie i tak dalej. Nie. Nasze analizy są, jak można było zadać pytanie nie o formę tak wielkiemu piłkarzowi Polakowi jak Robert Lewandowski. Nie można. Nie można tak robić, nigdy tak nie będzie. I to jest piękne, to jest piękne. Ten dziennikarz w ogóle zdjął całą presję z reprezentacji Polski. Wszyscy rozmawiają o tym, o Julii Żugaj. Nikt nie rozmawia o taktyce, o wyniku, o potencjalnej porażce, o blamażu, o tym, czy wygramy, czy przegramy. Nie, Julia Żugaj jest na tapecie. Piękne, to jest no, piękne. Takie mind gamesy to robił tylko Mourinho i teraz redaktor Chrabąż. No, Mourinho brał całą presję na siebie. A redaktor Chrabąż zrobił takiego w ogóle Ronaldinho, taka, wiesz, te flip-flap, pach-pach, idę w prawo, tutaj pijaczka w lewo i jeszcze przerzucił to na Julię Żugaj. No, niewiarygodny trik. Ja takiego flip-flap, takiej rabony to nigdy nie widziałem. Fantastyczne zagranie. Mi też podoba się to, że nie będę zgrywał tutaj jakiegoś wielkiego znawcy uniwersum, Teamu X, Julii Żugaj i tak dalej. Człowiek klika w komputer i w telefon. Natomiast moje ulubione też teraz takie zachowanie, co widzę w komentarzach wszędzie, gdzieś wyskakuje cały czas ten filmik z tym pytaniem i wchodzę sobie w komentarze, a tam zawsze te najbardziej lajkowane. A ja nie wiem, kto to jest Julia Żugaj. Nie wiem, kto to jest? Kto to jest? Ja nie znam. Julia Żugaj. No może nie jest, nie wiem, Jakubem Wojewódzkim, którego zna pewnie połowa Polaków albo i więcej, nie jest Robertem Kubicą, Robertem Lewandowskim czy innymi, czy Mariuszem Pudzianowskim, ale ma taki dość konkretny following na Instagramie w wysokości grubo powyżej 1 000 000 osób. Jakbyśmy przeszli się teraz ulicami swoich miast i zapytali dzieciaki poniżej, nie wiem, 16 roku życia,
to prawdopodobnie każdy z nich chociaż kojarzy Julię Żugaj. Wie, kto to jest. To tak jak, nie wiem, ja kojarzę Pawła Dawidowicza. Wiem, że gra we Włoszech, ale to nie tak, że śledzę każdy jego mecz, ale kojarzę, znam, mam jakąś opinię. A pewnie połowa tych dzieciaków by powiedziała, że tak, oglądałem ostatnie vlogi i w ogóle jestem na bieżąco. Kinga, która nas realizuje, przytoczyła tutaj historię, że Julia ostatnio zachowała się jak gapa i wsiadła nie do tego pociągu i go zatrzymała. No nie było to najrozsądniejsze zachowanie pani Żugaj. Natomiast jestem w stanie sobie wyobrazić, że dla wielu Polaków młodych, czy i Polek, jest to postać nieanonimowa. Więc jeżeli zastanawia was, kim jest Julia Żugaj, to jest takie urządzenie, to jest telefon i tam można sobie wpisać w taką wyszukiwarkę Google'a i nie trzeba się chwalić tym, że się kogoś nie zna. Jak słyszę obce nazwisko w głośnym temacie, to sprawdzam po prostu, kto to jest. Nie muszę się afiszować, że nie znam tej osoby. Znaczy, ja rozumiem, że Julia Żugaj dla wąsatego pana Janusza, czyli takiego chłopa już w moim wieku, była anonimowa, czy nawet jest anonimowa. I dla mnie też pani Julia Żugaj była anonimowa, ale sobie rzeczywiście wziąłem i wygooglałem. No i to nawet były poważne analizy, że to spisek marketingowy, żebym ja, wąsaty Janusz, stary chłop, se googlał teraz panią Julię Żugaj i gdybym nie usłyszał o niej na tej konferencji, to bym sobie jej nie wygooglał. Ja sobie ją wygooglałem, przesłuchałem nawet dwie piosenki i powiem szczerze, że no to nie jest grupa docelowa wąsaci Janusze pani Julii Żugaj. To nie jest tak, że ja zaraz po tym, jak przesłuchałem jej piosenki, swoją drogą bardzo sympatyczne, w sensie takie no, przyjemne popowe granie dla nie, radiowe brękane. Takie, tak, dokładnie. Tutaj tak, jakąś jedną świąteczną wysłuchałem. Nie jest to w żaden sposób, nie wiem, bym powiedział jakieś złe, czy moich czasów to była muzyka, teraz drum papę na tych. Na przykład Izabela Trojanowska śpiewała, że tam i z powrotem. No właśnie. Wiesz, jak Krzychu Krawczyk mówi, że tak, że parostackiem rejs. A teraz to by... więc przesłuchałem sobie tych dwóch piosenek. No pewnie już do nich nie wrócę, ale nie miałem ani przez chwilę jakiegoś poczucia, że słucham czegoś najgorszego na świecie. I to nie jest tak, że teraz tak, on, wszyscy chłopcy, którzy mają wąsy i po 40 lat, teraz tak, wysłuchałem jej piosenek, kupią płyty i bilety na jej koncerty i ona wreszcie będzie celową grupą wąsatych Januszy, którzy oglądają, podpisuje się pod tą grupą, żeby nie było, ja też do niej należę, którzy oglądają mecze piłkarskie, walą czteropak Arnolda i mówią, Grosik to jest gówno gra, ja to ja. No nie. Więc jakby tutaj, że ktoś chciał jej zrobić marketing, to naprawdę nie wiem, jakim szerokim holosem trzeba by było być, żeby wpaść na pomysł, że grupa docelowa robią, krosa zrobią i tam redaktor Hrabosz został opłacony za grube miliony. To jest po pierwsze. Po drugie, no sam fakt, że Spotify zaprasza ją, żeby spotkała się, że to nie jest anonimowa Julka z 4 A z szkoły podstawowej w Nowym Tomyślu, tylko już odniosła sukces i ona w ramach promocji. I tak jak powiedziałeś, to, że w pewnej grupie wiekowej jej nie znają, śmiem twierdzić, że właśnie jakbyśmy zeszli do grupy wiekowej, nie wiem, 10-latków, to mogłoby się okazać, że nie wiem, nie robiłem takich badań, ale widzę prawdopodobieństwo, że coś takiego się wydarzyło. Więc no, znaczy ja nie wiem w ogóle po co. Okej, ja już rozumiem jakieś, znaczy rozumiem, nie rozumiem, ale takie komentarze oburzone, święty, jak można było dotknąć świętości Roberta Lewandowskiego, teges, meges i oweges. No okej, tak na szybko ktoś
wymotnijmy ręką i zapomnijmy te, ale potem napędzanie tej spirali śledztwa, crossovery, Tarczyński, parówki, Julia Żugaj, promocja, spiski. Tak zwanym cringe'em to właśnie potem były te artykuły. No powiedzmy sobie to szczerze. Ten artykuł z meczyków, no czytałeś i mnie tak mroziło po prostu. Z każdym zdaniem coraz bardziej. No tak, bo ten tekst, widzę, że mamy jakieś problemy techniczne, już dają znać Kindze. Podobno Julek brzmi jak syntezator / stary Menel z Łodzi. Nie wiem, co jest bliżej prawdy, bo ja cię słyszę bardzo dobrze, więc widocznie jest jakiś problem na linii nasz VOD tutaj, czy video, a YouTube. Kinga pewnie już tam klika w komputer i sprawdza co i jak. Natomiast co do tego tekstu, teraz jest jeszcze gorzej. A powiedzcie, czy tylko u Julka jest problem, czy u mnie też jest problem? Dajcie znać na czacie. A ja w takim razie zerknę na ten tekst meczyków. Okazuje się, że jednym niewinnym pytaniem na konferencji reprezentacji Polski można uruchomić komuś gigantyczną dźwignię marketingową. Wyniki wyszukiwania frazy Żugaj wzrosły po wielokroć. Więcej o niebezpiecznym precedensie na meczyki.pl. Chcesz wypromować swój produkt? Pójdź na konferencję prasową i zadaj pytanie. Poniżej przykładowa propozycja. Krzysztof Piątek. Krzysztof, ostatnio twoja forma wyraźnie zwyżkuje. Czy ma to jakiś związek z tureckimi kebabami, które można zjeść w sieci XYZ działającej w Polsce? Tak, to jest... coś mam pozwolić Kindze tutaj. Dobra, cały czas działamy. Tak, to jest idealny przykład. To jest idealny przykład, zapytanie Krzysztofa Piątka o kebaby. Wcale nie chodzi o to, że po prostu Lewy naprawdę spotkał się z Julią Żugaj i wcale nie chodzi o to, że grupa Żugajki jest popularna w internecie. Ja się zastanawiam nad frazą niebezpieczny precedens. W sensie dla mnie niebezpiecznym precedensem jest, nie wiem, jak mógłbyś sobie kupić jakąś broń w piwnicy, gdziekolwiek. Albo jakby się dało włamać do czyjegokolwiek telefonu, nie wiem. Podsłuchiwanie polityków jest niebezpiecznym precedensem. Wpływanie na sądy jest niebezpiecznym precedensem. Próba oszukiwania przepisów podatkowych jest niebezpiecznym precedensem. Jest dużo niebezpiecznych precedensów, które się dzieją lub mogą się dziać, nie wiem, AI pewnie i tworzenie treści za pomocą sztucznej inteligencji jest w jakiś sposób niebezpieczne, ale zapytanie o Żugajki na konferencji prasowej jest albo śmieszne, albo nie, kogoś to może nie śmieszyć, albo wręcz przeciwnie i zalał się łzami ze śmiechu. Natomiast jeżeli ktoś nazywa to niebezpiecznym precedensem, to mam wrażenie, że trochę nie dostosowano tutaj słów do realnego wydarzenia, bo Robert Lewandowski, mimo że ma kija w dupie, no. Robert Lewandowski i jego marketing, czy jego PR jest karykaturalny. I tak mam wrażenie, że nieco zluzował. Lewandowski nawet się zaśmiał przy tym pytaniu, uśmiechnął się, ale to rzecznik prasowy reprezentacji Polski od razu. Nie, Robert, nie musisz odpowiadać na to. Wyciągnę cię z tego pożaru tutaj, ja na własnych barkach. Nie musicie o tym, nie musisz odpowiadać. Skupmy się na kwestiach sportowych. Ludzie. Wiesz, jeszcze później wpada filmik Łączy nas piłka, gdzie Lewandowski lata z kijem golfowym i tam chce kogoś naparzać dla beki. No, to są normalni ludzie, to nie jest tak, że nie wiem, jak Tymoteusz Puchacz, dajmy na to, odpowie na jakieś półpoważne pytanie na konferencji prasowej, czy Jakub Moder, czy Dominik Marczuk, to oni cały czas są, cały czas fokus. Tu piłka nożna, to poważna sprawa. Oni też przeglądają sobie TikToka, grają w Candy Crush Saga na telefonie, czy rozmawiają o tym, o Fame MMA. No, to też są normalni młodzi ludzie i mają takie same tematy jak każdy 20, 25 czy 34-latek. No i wybitny reprezentant Kamil Glik, który, nie zapomnijmy, zagrał dobry mecz z Legią Warszawa i niektórzy redaktorzy widzieliby go w reprezentacji Polski na Estonię.
to nawet na tam Cloud czy Fame MMA, to chodzi na żywo i w ramach rehabilitacji no, zdjęcia sobie robi przy płynach wyskokowych. No, na pewno ich nie spożywa, no bo gdzieżby tam. Bo przecież on jest sportowcem, to nie jest człowiekiem właśnie. To co powiedziałeś. Więc w ogóle w tej historii najpiękniejsze jest to, że gdyby rzecznik prasowy reprezentacji nie spanikował i Robert Lewandowski odpowiedział na to pytanie. No to nie wiem, to jest głupie pytanie i każda odpowiedź, nawet najgłupsza, byłaby w porządku. W sensie Robert Lewandowski odpowiedziałby coś na zasadzie nie jestem żugajką, oglądam ekipę Freeza. Albo tak, jestem żugajką. No coś, wiesz, jedno głupie zdanie by powiedział, tak? Też dla Beki, no bo pytanie dla Beki, on dla Beki. To już widzę ten wysryw artykułów, bardzo możliwe, że tych samych autorów. Wyluzowany Robert Lewandowski, ależ to. Robert Lewandowski puszcza oczko do kibiców. Robert Lewandowski, fajny chłopak, potrafi wyluzować atmosferę w reprezentacji przed bardzo ciężkim meczem. Robert Lewandowski zrzuca presję z piłkarzy i pokazuje, że ma drugie oblicze. No, takie byłyby artykuły. Ale z racji na to, że tutaj była interwencja pana rzecznika, no nie wiem, czy słuszna, czy niesłuszna, nie ten. I ta spirala zaczęła się nakręcać, to po prostu to od tego pytania wyszliśmy w no totalnie w ogóle jakąś paranoję, bo to trzeba nazwać już paranoją. No to co się, mówię, jeszcze te na szybko tweety pisane, jakoś tam bym przymknął na to oko. Ale skala tych artykułów, a doszukiwanie się w tym spisku parówkowego, stary, znaczy powiem zupełnie szczerze. Popatrz, jak działa pewien schemat. Nie? I mówimy teraz o sprawie totalnie błahej. Typu głupie pytanie na konferencji, czy tam śmieszne pytanie na konferencji i dochodzimy do spisku Tarczyńskiego. I teraz są sprawy trochę poważniejsze. No, nie wiem, pierwsze z brzegu rzucę dezinformacja rosyjska, która mówiono, że jest oficjalnie w polskim internecie, że pewne komunikaty płyną gdzieś tam spod Petersburga i są rzucane w polski internet, żeby zasiać tą właśnie no jakąś tam no, putinowską narrację. I ona się rozlewa. Ja się nie dziwię temu, że niektórzy się dają łapać na to wszystko, skoro my potrafimy od pytania, czy Lewandowski jest żugajką, w ciągu jednego dnia przejść do spisku parówkowego. To stary, no to jeżeli wyszkolony Wania od dezinformacji spod Sankt Petersburga puszcza fejki na zupełnie inny temat i one urastają w Polsce do rangi prawdy albo zaczyna w nie wierzyć, nie wiem, 20 czy 15% społeczeństwa, no to ja się nie dziwię, stary. Ja się nie dziwię, bo 24 godziny od pytania do parówkowego spisku i niebezpiecznego precedensu, którego musimy, nie jako PZPN, nie jako dziennikarze, jako kraj musimy go zahamować, bo tak niebezpieczne precedensy, to wiesz, to obronność Polski praktycznie już na tym leży. No, też tutaj pojawił się ten tweet Wojtka Kardysia, którego czasem śledzę, wyświetlają mi się na feedzie na Twitterze posty. W ostatnich miesiącach zauważyłem takie zintensyfikowanie się wszelakich speców od marketingu online. W sensie muszą zabrać głos na każdy gorący temat i przeanalizować to wszystko, czyli założyć białą koszulę i wyrazić swój taki analityczny umysł. Wojtek Kardyś pisze tak. Jakby się ktoś zastanawiał, dlaczego na konferencji prasowej do Roberta Lewandowskiego lecą pytania, czy jest żugajką, to warto przypomnieć, że owa influencerka została twarzą kampanii Parówek Tarczyński, który jest, sponsorem PZPN. Tak więc to bardzo sprytne cross-reklamowanie. Muszę przyznać, ikonka braw. Jezu, mi, człowiekowi, który nie jest wykładowcą, czekaj, przedsiębiorca, wykładowca akademicki, konsultant, digital ambassador UE, social media, PR, reklama i tak dalej, ten cały opis, mi nie zajęło długo, żeby sprawdzić, jak wygląda powiązanie Roberta Lewandowskiego z Julią Żugaj przez Spotify'a, a tutaj mamy jakiś spisek parówek Tarczyński i cross-reklamowanie.
Widziałem, że nawet sam Wojtek Hrabosz zabrał głos tam pod tym wpisem i wyśmiał to, że tak, połowę dostał od Tarczyńskiego kasy za to pytanie, a połowę od Spotify, że tutaj łączny budżet zrzuciły się, to też crossover taki międzynarodowy, bo Spotify i Tarczyński. Osoby zajmujące się marketingiem online mają już głowy wyprane na poziomie coachów mentalnych. To jest ten sam vibe, czyli każdy element życia musisz sprowadzić do swojego tematu. Wcześniej to był coaching, czyli nie wiem, idziesz do sklepu, to musisz przeprowadzić mapę myśli i tak dalej, a teraz ta banda oszołomów od marketingu online, bo nie da się inaczej tego nazwać, wszędzie doszukuje się jakichś powiązań, jakichś technik. Ludzie, naprawdę, przyszedł chłopak z faktu, pewnie chciał rozluźnić trochę, trochę też pewnie znaleźć sobie temat do gazety czy tam na portal, a tutaj mamy jakieś sprytne krosowanie kontentu. Jezu, naprawdę, ręce mi opadają. Wiesz, co mi się najbardziej w tym wszystkim podoba, że jakby to nie jest tak, że Robert Lewandowski siedział w ciemnym pokoju, całym czarnym, bez żadnej reklamy, i w ogóle nie można w żaden sposób powiązać Roberta Lewandowskiego z Tarczyńskim. Że jakby Robert Lewandowski i hasło Tarczyński nigdy się nie spotkały w jednym pomieszczeniu. Jakby Tarczyński jest sponsorem reprezentacji Polski. Loga Tarczyńskiego, ile było kabanosów na konferencjach prasowych, normalnie wystawionych przed mikrofonem. Niejednokrotnie to takie rzeczy się działy. To nie jest tak, że Robert Lewandowski tylko przez pytanie o Julię Żugaj został pierwszy raz w ogóle skojarzony z firmą Tarczyński. Tak. Jakby on jest częścią reprezentacji, która jest obrędowana Tarczyńskim dość mocno. I bywał już na konferencjach, gdzie stały literalnie kabanosy przy mikrofonie. Spójrzcie na to, co jest za nim. Tam jest więcej reklam niż gdziekolwiek. I tam nawet jest reklama Insury, która ta firma już chyba nie istnieje w ogóle. No właśnie, więc jakby szukanie, że Robert Lewandowski do tej pory nigdy nie był kojarzony z Tarczyńskim i tylko przez pytanie o Julię Żugaj, która też Tarczyńskiego reklamowała albo reklamuje, to w ogóle te uniwersa się zderzyły i sprzedaż parówek Tarczyński prawdopodobnie teraz, jak pójdziesz do jakiegokolwiek sklepu, to w ogóle Tarczyński to na zamówienie jest, że dopiero za 3 miesiące jest pierwsza partia niesprzedanych parówek, bo normalnie trzeba się w kolejce. Teraz będzie wielki drop, tak jak Kanye West dropuje buty, to będzie drop parówek Tarczyński. O tak, kurde, i będziesz miał, ty, ja mam te szynki, ty frajer jesteś, miałem z serem. Takie limity. Będzie resel gdzieś tam na Vinted, będzie podziemie parówkowe. Parówkowe. Jeszcze dodam, a propos też pytania redaktora Hrabąszcza z Faktu. Jako były pracownik gazety Fakt zdradzę pewien sekret. Otóż samemu mi się zdarzało pisać artykuły, znaczy może inaczej, w dużym skrócie, jak my mówiliśmy o Fakcie, jak ja tam pracowałem, a to było lat temu, dawno, jak jeszcze ludzie nawet czytali, gazeta tak wychodziła, w sensie, że dużo się gazet drukowało. To było mówione, że Fakt to jest komiks. Że jest zdjęcie i do zdjęcia musisz napisać jakąś fajną historyjkę, no nie? Najlepiej jakby była taka, bo więcej to jest. Ja już nie chcę strzelać, ale chyba najmniejsze, bo mieliśmy zawsze podział strony na trzy historyjki. No, sportowego wydania oczywiście i chyba najmniejsza historyjka była 300 znaków, z tego co pamiętam. Więc no, 300 znaków to nie jest zbyt dużo. To nie dużo. Zbyt dużo tekstu. Tam główny tekst był poniżej 1000, potem, no nie chcę, dobra, nie pamiętam dokładnie, ale ten najmniejszy był około 300 znaków. No więc literalnie komiks. Nie wiem, jak to teraz działa, bo nie chcę mówić, że to są aktualne dane. To są dane sprzed dobrych 15 lat. Nawet więcej, 16. I rzeczywiście to jest tak, że szukasz trochę właśnie, idę o zakład, że na podstawie, jakby Robert powiedział, tak, jestem Żugajką, albo nie jestem Żugajką, powstałby coś na zasadzie właśnie taki artykulik typu 300 znaków ze zdjęciem Roberta Lewandowskiego, przekreślonym obok byłaby Żugajka i To by tak wyglądało. I to nie jest tak, że ten redaktor to kretyn, idiota, błazen.
tylko taką ma robotę, a jakby końcowym odbiorcą to jesteśmy my wszyscy. No, skoro fakt tak robi, to nie to robi, że bo to lubi, bo ma taką misję, bo tak chce, tylko bo coś takiego ludzie kupują. Po prostu, nazywając rzeczy po imieniu. Czy to w wydaniu internetowym, czy to w wydaniu drukowanym, więc to jest bardzo ważna sprawa. I jakby jechanie potem z nim, no to takie trochę też pewnie nieznanie specyfikacji jego pracy. No ale to już zostawiam każdemu, wiesz, do oceny indywidualnej zachowania poszczególnych ludzi, którzy niekoniecznie mówili o nim no, miłe słowa. No bo Adam Otra na czacie pytanie. Uważacie, że teraz dziennikarze będą prześcigać się, kto zada głupsze pytanie i dojdziemy do ściany cringe'u? Szczerze mówiąc nie, bo co jakiś czas po prostu pada takie pytanie, które nie dotyczy stricte meczu. Pamiętamy zgrupowanie w Opalnicy i pytanie o golców. No przecież to nie było 100 lat temu, tylko całkiem niedawno. Kiedyś kucharz został wysłany na konferencję reprezentacji Polski. Co jakiś czas, nie wiem, co rok, dwa, trzy pojawia się jakieś takie pytanie. O nim jest głośno. Na ogół jest to w momencie jakiejś takiej Euro albo Mundialu głupawki, czyli tam albo na samym turnieju, albo tuż przed. I nie ma w tym nic złego. To znaczy, czy to jest jakieś ośmieszenie poważnej instytucji konferencji prasowej? Ja nie wiem, jakie ludzie mają wyobrażenie o konferencjach prasowych, ale tam po prostu przychodzą sobie ludzie, tak jak, nie wiem, idziecie do sklepu, wchodzą na pół godziny, zadają pytania, zresztą te pytania na chwilę odbiję. Tuż po tym pytaniu redaktora Hrabąszcza, chyba pan Stefan24 albo z głównego TVN-u zadał pytanie, zaraz po tym, jak rzecznik kadry zbił to pytanie o Żugajkę, od razu następne pytanie było o to, dosłownie o to, jak nastawienie przed Estonią i czy Robert Lewandowski miał teraz cięższe treningi. To ja się pytam, czy to jest mądre pytanie? A to nie jest cringe? Dokładnie. Czy naprawdę, ja wiem, że temat jest inny, ale porównajcie sobie, spiszcie sobie te dwa pytania i porównajcie, albo zadajcie sami sobie pytanie, na które pytanie odpowiedź chcielibyście usłyszeć. No, czy lepiej jest Żugajką, czy... były ciężkie treningi, ciężko trenowaliście, jakby nogi spompowane, tu noga, tak, spompowana, a Robert, pokaż biceps, były ciężkie treningi, a jak nastawienie, chcecie wygrać, no, jak nastawienie, nie no stary, mamy wysrane, w ogóle nie obchodzi nas ten mecz, o której gramy, bo ja już nawet nie wiem, no tak Robert Lewandowski odpowie, więc co do zasady, na tych konferencjach padają te same pytania, było kilka fajnych, nie wiem, Mietek wyciągnął do swojego filmu to pytanie o, padło ciekawe pytanie o to, bo Lewandowski kiedyś powiedział, że w każdej formacji musi być lider, taki nieformalny kapitan i taki młodszy redaktor, chyba polskapiłka.pl to się nazywa ten portal, zadał pytanie o to, kto jest takim liderem w każdej formacji. I wiesz, co odpowiedział Robert Lewandowski? W sumie nic nie powiedział, więc po co zadawać jakieś, nie wiem, jakieś takie oratorskie ciekawe pytanie. Tak, no po co? Skoro i tak usłyszysz to, co zawsze. No to włącz sobie film o Lewandowskim na Amazonie i usłyszysz taką samą papkę jak wszędzie. Czekasz na jakieś ciekawe wątki, a tam nic nie ma, no. Więc jak ktoś rozładował ten, uderzył szpileczką w ten balon nadęcia i oficjalnych formułek, to dla mnie spoko. Przynajmniej coś się dzieje. No właśnie, dobre pytanie, że się tutaj przytoczył, bo właśnie to sobie polecam, to pytanie tego młodego redaktora a propos tych liderów każdej formacji, które rzeczywiście było ciekawe i można byłoby usłyszeć odpowiedź i usłyszeć sobie odpowiedź Roberta Lewandowskiego. Ja szczerze, dlatego ja obejrzałem tą konferencję tylko przez to, że została słynna przez to pytanie o Żugajkę. Tak to nawet bym na to nie spojrzał z jednego względu. 90% pytań, tak jak powiedziałem wcześniej, jest do przewidzenia od razu, jakie zadadzą redaktorzy. A po drugie, 90% odpowiedzi też jest do przewidzenia, i co powie Robert Lewandowski. Ale to nie tyczy tylko Roberta Lewandowskiego, bo też 99% piłkarzy gada te same po prostu nudne rzeczy. To tak jak jest na konferencje prasowe po meczu. I ja rzadko chodzę tylko właściwie jak robię reportaże i to też na chwilę. I na konferencjach prasowych pomeczowych to możesz sobie normalnie odpalić bingo.
zależnie jaki to był mecz, ale sobie odpalasz bingo i zaznaczasz farmazony, które są powtarzane po raz 584. I dlatego to tam jak ktoś idzie, to tak każdy idzie, bo wie, i tak wie, że nic ciekawego nie usłyszy. Więc co? Moim ulubionym takim live motywem wszystkich konferencji prasowych przedmeczowych jest: kto pierwszy zada pytanie trenerowi o stan zdrowotny kadry? I to jest takie, ten mikrofon krąży po sali i złapał. I teraz ja mogę zadać to pytanie trenerowi, czy wszyscy są zdrowi, czy ktoś ma uraz, jak kontuzje. Moje ulubione. To jest, i to zawsze pada. Włączcie sobie jakąkolwiek przedmeczową konferencję, nie wiem, Lecha, Zagłębia Lubin, Stali Mielec, reprezentacji Polski czy Chicago Bulls, zawsze musi być pytanie, a jak wygląda stan zdrowotny kadry? No, tu też są pytania na czacie o to po co są w takim razie konferencje prasowe? Ja mam wrażenie, że z dwóch powodów i wydaje mi się, że im dalej w las jestem w tej branży, tym bardziej się to potwierdza. Po pierwsze, trzeba pokazać tę ścianę z tyłu. Tam są wszystkie loga wszystkich firm, które kiedykolwiek dały złotówkę na twój klub, twoją drużynę, twoją organizację. A druga kwestia, wciąż dużo ludzi ogląda telewizję. Ja wiem, że wszyscy możemy mówić, bo internet to coś tam, ale wciąż dużo ludzi ogląda telewizję i telewizja musi mieć po prostu jakiś obrazek tam na 30 sekund, że Jan Bednarek powie, że tak, będziemy walczyć, czujemy wagę tego spotkania. I jest jeszcze trzecia kwestia, czyli kanały na YouTubie muszą mieć jakiś pretekst do tego, żeby popieprzyć sobie przez półtorej godziny. Czyli robisz pół godziny w studiu, 40 minut konferencji, puszczasz ją live i później 20 minut i już jest jakby pretekst do tego, żeby pogadać. My na przykład dzisiaj też mamy taki pretekst, czyli rozmawiamy sobie o Julii Żuga i Lewandowskim. No dokładnie tak jest. Ja jeszcze pamiętam, byłem na... sporej ilości konferencji prasowych, teraz rzadziej chodzę, ale wcześniej jak pracowałem przy sporcie, to chodziłem na dużą ilość konferencji prasowych i pamiętam jedyną konferencję prasową, na której wydarzyło się cokolwiek, co było do nieprzewidzenia. Ale to były jeszcze charaktery w polskim futbolu z lat 90. Otóż warto było chodzić na konferencje prasowe tylko przez krótki okres, jak trenerem Widzewa był Janusz Wójcik. I tam się wtedy rzeczywiście działy rzeczy, ale odkąd Janusza Wójcika nie ma w polskim futbolu, no z wiadomych względów, niech mu tam ziemia lekką będzie i spoczywa w pokoju, to nie ma po prostu sensu. To nie ma sensu. I dlaczego też, odpowiedź na twoje pytanie, Adam, dlaczego ten, nie boimy się tego, że dziennikarze teraz będą zadawali takie pytania non-stop i będzie taka, nie wiem, zła atmosfera, czy będą głupie pytania. Otóż śmiem twierdzić, że zdecydowana większość dziennikarzy, zdecydowana, nie ma jaj, żeby zadać inne pytanie niż nastawienie jakie? Bojowe? Treningi ciężkie, nie? Treningi pewnie ciężkie. No kurde, ale co, natomiast to nie to, to bojowo, co? No. Także znam w Polsce kilku redaktorów, którzy odważyliby się zadać pytanie właśnie inne niż w tym stylu. I jest naprawdę na palcach jednej ręki można policzyć i nie będzie. I co więcej, ta sytuacja jeszcze bardziej schowa jaja niektórym redaktorom, bo już w ogóle będą się bali powiedzieć cokolwiek innego niż a nastawienie co? Na Estonię? Chcecie wygrać, tak? No, kurde, Robert. Trzy punkty, Robert, tak? Trzy punkty, no, to przejść dalej chcecie. No to fajnie. Więc to zadziała moim zdaniem w drugą stronę, ale no to jeszcze nie będę wymieniał z imienia i nazwiska, ale mam te nazwiska naprawdę z tyłu głowy, że jest jeszcze kilka ostoi, ale to są już naprawdę ostatnie wioski po prostu galów, które się bronią przed właśnie niezadawaniem pytań typu nastawienie i ta sytuacja odwróci. Także będzie jeszcze tylko gorzej i pytania będą wtórne, o niczym, odpowiedzi będą już w ogóle o niczym. Właściwie moim zdaniem po tej aferze to możemy raz na zawsze zakończyć konferencję prasową. W sensie niech nikt nie udaje, że idzie na konferencję prasową po cokolwiek się dowiedzieć, czy że usłyszy cokolwiek. No to jest taka
nie wiem, ktoś chce kilometrówkę w redakcji nabije, albo nie będzie musiał siedzieć przy kompie, to się przejedzie na stadion przynajmniej. Jeszcze latem coś sobie powietrza nawdycha. Znalazłem kolejny powód, dla którego są te konferencje. I to są moje obserwacje wieloletnie, z dekady. Konferencje prasowe też są po to, żeby dziennikarz sportowy mógł sobie zjeść parę ciastek, czy tam kanapkę i wypić kawę. Bo na każdej konferencji, na tych, na których byłem, zawsze jest jakiś tam termos z kawą, czy z herbatą, trochę ciastek. To wydaje mi się, że to jest kolejny powód, że po prostu przyjeść i zjeść sobie kanapkę. Ale Miki Kitowski pisze, konferencje prasowe powinny być tak jak w boksie. Popatrzeć w oczy, powyzywać się, poszarpać. To by było zajebiste. Wyobraź sobie, że przychodzi zawsze, nie wiem, jest konferencja Pogoń Szczecin, Widzew Łódź. I przychodzi Jens Gustafsson i mówi do myśliwca, ale cię nawalę, teraz dawaj na dziurę, teraz w mordę dostaniesz. Albo Grosicki i Pawłowski i podchodzą do siebie i patrzą sobie tak głęboko w oczy. Kurde, takie face to face, to było coś, a nie jak nastawienie. Ja też mam jeden ważny aspekt tego wszystkiego i dlaczego bardzo nie rozumiem tej gównoburzy, że to jest skandal i w ogóle błazen i tak dalej, i tak dalej. Zadajmy sobie takie fundamentalne pytanie. Czym jest piłka nożna? No jest to sport, tak? Okej, fajnie, to jest fajnie, że ktoś uprawia ten sport i tak dalej. No ale to jest sport na poziomie zawodowym, to jest sport na poziomie międzynarodowym, no to jest Robert Lewandowski, jeden z najlepszych piłkarzy świata. No ale idźmy dalej. Czym jest ta piłka nożna, którą oglądamy? No ja bym ją zaliczył do działu rozrywka. No to nie jest tak, że jak wygramy z tą Estonią teraz, to Tallinn zostanie polski. Albo jak wygramy z Estonią, to dostaniemy 15 nowych Heimarsów. Albo jak wygramy z Estonią, to wybudujemy kolej szybkiej prędkości między Poznaniem a Warszawą. Jak wygramy z Estonią, to wygramy z Estonią i będziemy dalej bawić się w tę rozrywkową piłkę nożną, bardzo możliwe, że na dużym turnieju, czyli na takiej dużej imprezie, jakiej? Rozrywkowej, która w życiu Polaków no, zmieni to, że będziemy mieli trochę więcej rozrywki albo będziemy mieli trochę mniej rozrywki. Zależy od tego, czy awansujemy, czy nie. To jest jedyna zmiana i ewentualnie, czy jakaś tam firma bukmacherska, czy produkująca piwo zrobi jakąś większą kampanię reklamową, czy trochę mniejszą kampanię reklamową. To tyle jest ważny ten mecz. Tyle. Koniec. Nie ma nic więcej. Więc jakby nazywając rzeczy po imieniu, piłka nożna to jest taki duży cyrk, tak? Duży, gigantyczny cyrk napompowany kasą, żeby nie było i całą resztą, ale jest to nadal cyrk, do którego się przychodzi po rozrywkę. A Robert Lewandowski jest jednym z lepszych, a może nawet najlepszym w tym cyrku ludzi skaczących przez obręcz z ogniem. No tak, I tu nie ma nic takiego, że ktoś mógł powiedzieć, kurde, ja tyle wyrzeczeń, tyle poświęceń w życiu, tyle poświęciłem, a wy to nazywacie cyrkiem. Dobry cyrk to też jest atrakcja. No tak, jak kiedyś przyjeżdżał dobry cyrk do miasteczka, to z tego powiatu ludzie się schodzili, bo przyjechał ktoś bardzo dobry w tym dawaniu rozrywki. Znaczy, to nie jest właśnie negatywne, że na zasadzie cyrk, że bajzel, że tu głupie rzeczy robią. Nie, na zasadzie cyrk jako rozrywka. To jest rozrywka na światowym poziomie, żeby nie było. A Robert Lewandowski jest tym, co robi jednym z najlepszych na świecie, ale nadal to jest rozrywka. I kolesia związanego z szeroko pojętą rozrywką, zapytaliśmy o rzecz związaną z szeroko pojętą rozrywką i to nie też na zasadzie pytania totalnie z kosmosu, no bo rzeczywiście z tą Julią Żugaj się spotkał chwilę wcześniej. No tu jakby jeden świat rozrywkowy spotkał się z drugim światem rozrywkowym, tak? I ktoś zadał pytanie o skrosowanie tych dwóch rozrywek. I z tego jest wielka awantura, że jak ktoś mógł pomieszać rozrywki, no bo ta jest rozrywka znaczy tak się myślę niektórym wydaje, że rozrywka w postaci piłki nożnej to jest dla wykształconych profesorów, doktorów nauk, ludzi, którzy chodzą pod krawatem, no a Julia Żugaj to wiadomo gówniarstwo i to nie przystoi w ogóle poważnym ludziom. Otóż chciałem zaznaczyć, że piłka nożna to rozrywka jest i dla profesora, i dla doktora, ale również dla Mariusza z Brighton, który nie ma dwóch jedynek. I to jest naprawdę rozrywka dla każdego i nie musimy z tego robić fizyki kwantowej. I ja rozumiem, jak to byłaby konferencja po tym, jak, nie wiem, Polacy dokonali jakiegoś
przeszczepu, który nie udał się nikomu na świecie. Zespół profesorów schodzi po 14-godzinnej operacji, są zmęczeni, dokonali czegoś przełomowego i ktoś se robi tam błazenadę na tej konferencji. No to sam bym go oficjalnie wziął i wypieprzył, bo rozmawiamy tu o sprawach przełomowych dla polskiej nauki, może nawet dla ludzkości i tak dalej. A tu rozmawiamy o rozrywce. O rozrywce, niczym więcej. Piłka nożna jest rozrywką i przestańmy się srać, że to jest coś, od czego zależy ludzkie życie i tak dalej. To jest gigantyczna rozrywka, to jest rozrywka, w której są gigantyczne pieniądze. Robert Lewandowski w tej rozrywce jest jednym z topowych na świecie, ale nadal to nie jest tak, że wygramy z Estonią i dzięki temu będziemy mieli kolej szybkich prędkości albo CPK, albo elektrownię atomową. No to samo jak, nie wiem, Eurowizja, jakieś talk show czy jakieś programy rozrywkowe na TVN-ie w weekend o 20:30, jak Love Never Lies, jak cokolwiek. Mnie też irytuje to nadęcie wokół piłki nożnej, które niektórzy chcą uskuteczniać, to znaczy rozmawianie o piłce nożnej wyłącznie pod krawatem i w marynarkach. Jak ogląda się piłkę nożną? To znaczy, owszem, są ludzie, którzy oglądają tę piłkę w sposób bardzo analityczny, natomiast zdecydowana większość osób rozwala się na kanapie, albo maluje sobie twarz i idzie na mecz, albo siada w barze i pije piwko. Generalnie sport, oglądanie sportu to pretekst też do spotkania ze znajomymi, gdzie jest mało dyskusji akademickich. To trzeba jasno sobie powiedzieć. I idźcie, nie wiem, dzisiaj wieczorem do pubu czy do klubu i zobaczycie, jak ludzie rozmawiają o piłce nożnej. I uwaga, pojawi się też tam pewnie jakiś wątek influencerów, czy znanych ludzi, czy innych branż rozrywkowych pod tytułem muzyka, film, czy cokolwiek. A jeszcze, bo tutaj widzę, że czat też grzeje temat Romana Kołtonia. No, z całym szacunkiem, ale Roman Kołtoń próbuje bardzo mocno smakować futbol, degustować się z nim, delektować. I okej, taka forma spożywania piłki nożnej też ma swoją niszę, też ma swoich odbiorców, którzy chcą po meczu usłyszeć pełen pasji głos pasjonatów dla pasjonatów. Okej, każdy ma swoich ludzi do posłuchania. Jedni lubią Romana Kołtonia, inni lubią nas, ktoś inny włączy meczyki, kanał sportowy, kanał Zero. Natomiast ja nie byłbym na tyle odważny, żeby nazywać odbiorców Romana Kołtonia czy odbiorców jakiegokolwiek innego medium i sposobu ich odbierania piłki nożnej czy sposobu smakowania piłki nożnej debilami czy ich zachowania debilnym, tylko dlatego, że w inny sposób bawią się przy piłce nożnej. No, nie w smak mi to, a redaktor Kołtoń nie miał problemu z tym, żeby nazwać to, tego chłopaka czy tego dziennikarza błaznem, czy jego pytania debilnym. No. No, i też ja rozumiem, że jest jakaś przestrzeń między formułkami typu a jak tam, kiedyś to było, bo będzie walka, a pytaniem o Julię Żugaj, z tym, że nawet pytania z tej niszy i tak nie uzyskują jakiejś ciekawej odpowiedzi, więc w sumie wracamy do pytania, czy te konferencje mają sens. Znaczy, to wie, że nie mają sensu, no to już wszyscy wiemy od dawna. No, prawda jest taka, że zapytajcie samych siebie, kiedy ostatni raz usłyszeliście o konferencji prasowej albo mówiliście, o, czekam na konferencję prasową. No jak usłyszeliście na zasadzie, Robert Lewandowski powiedział coś tam na konferencji prasowej, artykuł na dosłownie dwa zdania i nawet tego nikt nie czyta. Ja jeszcze wrócę do tematu tego odbioru futbolu. Ja mam pełen luz z tym, że niektórzy chcą ten futbol odbierać w sposób bardzo analityczny, bardzo go smakować i tak dalej, i tak dalej. I to jest jakby spoko. Tylko niech ci ludzie nie uważają się za lepszych. Tak. Od ludzi, którzy odbierają futbol jako rozrywkę, którzy nie analizują każdego zagrania i nie mają ci ludzie absolutnie żadnego prawa do mówienia o tych drugich, że są gorsi bądź lepsi. To jest po prostu inny sposób odbierania pewnych rzeczy. Na dobrą sprawę idę o zakład, że są ludzie, którzy odbierają futbol przy piwku i patrzą jednym okiem, a drugim okiem to se gadają z kolegami, ale na innej jakiejś niszy są bardzo profesjonalni, tak? I oni też mogli powiedzieć,
a co, ty neurochirurgii nie bierzesz na poważnie i nie śledzisz każdej konferencji neurochirurgów, no to też mógłbym o tobie powiedzieć parę złych rzeczy. Bardzo nie lubię tego nadęcia w futbolu. Rozumiem, jak ktoś chce być nadęty w futbolu, chce być bardzo analityczny, uważa ten futbol za rzecz najważniejszą na świecie, ma do tego pełne prawo, ale niech nie czuje się w żaden sposób lepszy od tych, którzy biorą piłkę nożną bardziej na luzie, bo ja cały czas podkreślam, piłka nożna, to naprawdę nie dzieje się nic przełomowego w tym, że gramy z Estonią i czy wygramy z nią, czy przegramy. To jest jedna rzecz. I druga ważna rzecz, a propos współczesnego futbolu. Czy nie wiem, czy ktoś się nie odkrył tego, czy jeszcze nie pogodził się z tym, ale piłkarz w XXI wieku, a w latach XX, XXI wieku to już w ogóle, jest piłkarzem i oczywiście to jest jego główne zadanie i przez ten pryzmat jest oceniany. Ale uwaga, zdradzę wam sekret. Do tego mało osób może wie, ale piłkarz, zwłaszcza taki ze światowego topu, jest również influencerem. I on nie zarabia pieniędzy tylko z tego, że kopie. To nie są czasy, że ten biedny Dejna nie miał Instagrama, TikToka i Facebooka i YouTube'a i nie wiadomo czego jeszcze. Tylko teraz piłkarz współczesny, zwłaszcza topowy, jest produktem, który się sprzedaje właśnie na Instagramie, na TikToku i to nie jest tak, że Instagram wszystkich piłkarzy jest zawalony tylko ich kontentem piłkarskim, jak oni po prostu ładnie te bramy walą i w ogóle treningi robią i nic, ich życie polega na tym, że kopią świński pęcherz, śpią i jedzą. Tam są reklamy różnych produktów. Ja nie będę przytaczał jakich, bo pewnie jakbyśmy sobie przejrzeli Instagramy paru nawet reprezentantów, to byśmy zobaczyli, że no, firmy odzieżowe to jest norma, ale nie wiem, diety, cateringi, kebaby. No, współczesny piłkarz jest tak samo piłkarzem, jak i influencerem. Zarabia pieniądze na reklamie i nie wiem dlaczego, zapytanie dużego influencera, jakim jest Robert Lewandowski, o inną influencerkę, trochę mniejszą, bo znaną tylko w Polsce, a Robert Lewandowski jest influencerem światowym. Gillette, Huawei, no to dawne czasy były, ale przypominam, chociażby z tych dużych graczy. Dlaczego nie można go zapytać o inną influencerkę z Polski z przekąsem, z mrugnięciem okiem i... Gdzie tu jest skandal? Sorry, ale gdzie tu jest skandal? Bo dla mnie to jest, niektórzy się naprawdę zatrzymali w 70-tych latach, gdzie polski piłkarz nie miał nawet paszportu i jedyne co mógł robić, to udzielić raz w miesiącu wywiadu w telewizji. No kurde, mamy 2024 rok. Trochę się standardy zmieniły. I to nie jest tak, że dali na spotkanie z Robertem Lewandowskim Julię Żugań, bo stwierdzili, że nie wiem, chcą go poniżyć, upokorzyć, pokazać mu, gdzie jest jego miejsce. Nie, po prostu Julia Żuga jest influencerem, który działa dobrze dla Spotify, bo ktoś to zanalizował, że dla młodego pokolenia to Julia Żuga będzie. Jest Lewandowski, który biega z logiem Spotify w każdym meczu, który gra w Barcelonie. I chcieli też trochę pewnie tego Lewandowskiego i ten futbol pokazać temu młodszemu pokoleniu, tak? W jakiś sposób, a Julię Żugaj ogrzać przy blasku wielkiego piłkarza. Nie ma w tym absolutnie nic złego i po prostu polecam obudzić się niektórym dziadercom. Ja już jestem dziadercem, ale niektórzy w swoim dziaderstwie to no już przeginają po prostu, bo wiesz co, bo to jest dla mnie taki vibe. Ja uwielbiam słuchać Trójki Polskiego Radia, tak po południu jak mogą dzwonić ludzie. Wiesz dlaczego? Bo tego radia już nikt nie słucha, oprócz starych dziadów. I tam zazwyczaj zadają takie pytanie, jakiekolwiek pytanie. Jak, nie wiem, co, czy fajnie, że teraz są takie komfortowe pociągi, że w ogóle nowoczesne. I dzwonią tam takie stare dziady i mówią, za moich czasów nie było. Jak pociąg przyjechał, w 40 chłopa w jednym przedziale, dwóch się udosiło, i wszyscy żyli i było dobrze. My towarowymi jeździli. My dokładnie. To w ogóle po prostu wchodziliśmy na górę, tam na hałdy i tak jeździliśmy. A teraz młodzież to teraz by chciała, że w komforcie i tak dalej. Ja myślę, że niektórzy dochodzą do takiego skraju,
że jakby było pytanie o respiratory. Czy dobrze, że są respiratory i ratują dzieciom życie? To by zadzwonili i powiedzieli, za moich czasów nie było. No i to jest właśnie cała taka filozofia dziaderstwa. Obudźmy się, jest XXI wiek. Julia Żugaj nie jest produktem skierowanym, znaczy produktem, nawet brzydko mówię, nie jest influencerką, nie jest piosenkarką skierowaną do mnie. No ale co z tego? No, poza bańką twitterową, poza bańką piłkarską jest świat. Są ludzie, jest młodzież, są ludzie, którzy mają inne zainteresowania i wyjmij mi tego kija z dupy piłkarskiego, bo aż naprawdę się gotuję, jak sobie pomyślę, że ktoś się uważa, że ja piłkę nożną śledzę na najwyższym poziomie. To jestem poważnym człowiekiem, bo jak ja powiem o piłce nożnej po meczu, że Robert Lewandowski strzeli 2 bramki z Estonią i ja po meczu powiem, wiecie co? Robert Lewandowski strzelił 2 bramki z Estonią, to ten świat będzie trochę lepszy. Nie, nie będzie. Jak mawiał Wojciech Hadaj, nikogo to nie obchodzi. Co tam sobie powiesz? Furtek pisze, moim zdaniem oprócz elementu nadęcia istotne jest też toksyczne boomerstwo. Gdyby pytanie było o Marylę Rodowicz, nie byłoby afery. Pewnie w jakimś sensie też. Natomiast słuchajcie, przerywamy ten program. Musimy w tym momencie postawić kropkę. Filip Jastrzębski, dziennikarz sportowy Jedynki, donosi. Kosta Wasiliew nie zagra w meczu z Polską. Nie ma go w kadrze meczowej. Kosta Wasiliew nie zagra w meczu z Polską. Ludzie, chwytajcie kapelusze. Ludzie, trzymajcie się tego, co macie pod ręką. Kosta Wasiliew nie zagra w meczu z Polską. Nie wiem, czy to jest oficjalne info, ale jeżeli takie info się pojawia, to no to musimy zmienić temat. Błyskawicznie. To ja tylko mogę wspomnieć o bonusie od Superbetu, naszego sponsora, że macie opcję 400 zł za wygrany zakład na zwycięstwo Polski w meczu z Estonią. Macie taką promocję w opisie. Jeżeli Kosta Wasiliew nie zagra w meczu z Polską, to ja bym brał po prostu jak szalony taką promocję, no bo jakby posypał się cały plan Estonii, czyli 82 minuta, rzut wolny, Orteza Kosty Wasiliewa i 1-0. To ja nie wiem, jak teraz Estonia wyjdzie. Jeszcze jak on byłby na ławce, to ja i tak bym wiedział, jak to się skończy. Czyli typowy Mariusz Wlazły już pod koniec kariery wchodzi na samą zagrywkę, jeb w narożnik i tak by się skończyło. Ale jeżeli nie ma go w kadrze meczowej, a trudno jest strzelić gola z trybun, jeszcze nie widziałem takiego piłkarza, który by z trybun pieprznął z wolnego, więc nasze szanse drastycznie wzrosły. Jestem ciekaw, jak kursy w ogóle zareagowały na to, w sensie jak już pójdzie oficjalny komunikat, to przypuszczam, że to będziemy jeszcze większym pewniaczkiem, ale no tutaj Wojtek R. Trzeba zwołać pilną konferencję prasową w tej sytuacji. Tak. Za małych było. Musi przyjść jakiś asystent, który dostanie pytanie, czy w związku z tym, że Kosta Wasiliew nie zagra, to nasze szanse się zwiększają i on wtedy powie, szanujemy każdego rywala, czy z Wasiliewiem, czy bez. Byliśmy przygotowani na oba fragmenty i tak, jesteśmy zdeterminowani, żeby wygrać. Tak, to pytanie powinno paść zdecydowanie. No ale teraz estońską konferencję bym obejrzał totalnie. Niech ona będzie tłumaczona na żywo na język polski. Ja sam bym zadał pytanie. Wasz plan posypał się jak domek z kart. Co dalej? Znaczy jeszcze mogą liczyć na rajdy Oyamy. Na lewym skrzydełku Oyama jeszcze może tam na... No i zawsze dzielny Adrian Pik i Ken Kalaste byli ekstraklasowicze, no. To jednak to, ale no ten Kosta, jeżeli Kosta nie będzie w składzie, no to kurczę, aż to trochę widzisz? No i trochę mi też popsuło to całą rozrywkę. No bo po co żeśmy chcieli obejrzeć ten mecz? No chciałeś zobaczyć, nie wiem... Ja już pytałem jak na wyrok, To wiesz, jak są te takie, jak wielkie drużyny latem jeżdżą na te tournée do Stanów, do Chin i przychodzi tam 100 tysięcy Amerykanów, żeby zobaczyć the Mr. Cristiano Ronaldo i oni się dowiadują już na stadionie, że nie zagra. To ja dzisiaj tak samo mam, no. Czekałem na Kostę. No przecież cała Polska by robiła w momencie, kiedy Kosta Wasiliew dostaje piłkę, by robiła ole, tak normalnie przez całą Polskę by szło, ole.
Kurczę, no i widzisz, i na przykład dla mnie ten mecz już stracił 90%, bo jako rozrywkę chciałem zobaczyć Kostę Wasiliewa chociaż na 15 minut w tym spotkaniu. I to by dla mnie było najważniejsze, naprawdę. Nie wiem, podejrzewam, że Polska ten mecz wygra, ale zobaczyć w tym meczu Kostę Wasiliewa, strzelającego nawet na 3-1, no czego chcieć może serce więcej polskiego kibica niż takie wydarzenie. A tutaj to walor rozrywkowy po prostu został sprawiony. Mam nadzieję, że to są niepotwierdzone informacje, że to jest jakieś sianie dezinformacji przed meczem i Kosta tak naprawdę tylko teraz tak na tej ortezie na lewym kolanie tak śruby dokręca. Mój kurde, ale dzisiaj mi ta orteza dobrze siedzi. Ale kurde, wygodna. WD-40 tam psika w te tryby swoje. Ale słuchaj, jest jeszcze jedna przełomowa informacja. Henry Goyama też nie zagra. Adam odnosi, że nie został powołany. Nie jest to może breaking news, ale to też. Ale nie, dlaczego Henry Goyama nie został powołany? Z ostatniej chwili. Ale wyobraź sobie, jak my... Znaczy ja cały czas jestem dobrej myśli przed tą Estonią, ale jakbyśmy dostali w trąbę z Estonią, która nie ma ani Henryka Oyamy, ani Kosty Wasiliewa. Przecież to już naprawdę będzie koniec świata. To będzie skandal porównywalny z pytaniem Roberta Lewandowskiego o Żugajkę. No i z drugiej strony wyobraź sobie ten scenariusz, że no wykładamy się na Estonii. Jakby i tak są małe oczekiwania wobec reprezentacji Polski, a dużo osób już nie ma oczekiwań wobec reprezentacji Polski. Tym bardziej uważam, że Robert Lewandowski odpowiadający na to pytanie, też rzucający to oczko w publikę, to by ratował PR tego całego projektu i naprawdę by tylko na tym zyskał i wszyscy by na tym zyskali, gdyby odpowiedział na to pytanie w jakikolwiek sposób. W jakikolwiek sposób byłoby właśnie to, co wcześniej mówiłem, że ja taki fajny, wyluzowany i w ogóle reprezentacja na ludzi. Ale teraz idę o zakład, że gdyby doszło do jakiejś katastrofy, bo trzeba by to nazwać katastrofą, to tu z tą Julią Żugaj to będzie w drugą stronę teraz. To Wajcha zostanie przełożona na maksa. Nie dość, że kij w dupie, to jeszcze w piłkę nie umieją grać. Julia Żugaj powinna zostać nowym selekcjonerem i to w drugą stronę pójdzie. No ale nie, no kurczę, Kosta Wasiliew, to niedobrze. I Oyama nie powołany, ja to muszę w ogóle zobaczyć ten skład, chociaż nie. Sapinena też nie ma, to przecież oni grają bez piłkarzy. No właśnie, to przecież ja trzech piłkarzy, których znam ze Stoli, to już nawet teraz nie będę patrzył na powołania, bo nie znam żadnego innego piłkarza. Oni są w stanie w ogóle wystawić 11? To jest dość fundamentalna kwestia, bo jak trzech odpadło, to ja nie wiem, czy w Estonii jest więcej niż 11 piłkarzy. No. To jakieś anonimy będą totalne. Jeżeli nie ma Sapinena, Oyamy i Wasiliewa, to ja nie wiem, po co oni w ogóle wychodzą na to spotkanie. Czat tutaj podpowiada konkretnie Szymon. Jak będzie katastrofa, to Ben Lederman wyjdzie się tłumaczyć. No, trzeba go dowołać na ostatnią chwilę, ale Ben Lederman jest odpowiednim człowiekiem do tego, żeby tłumaczyć się ze wszelakich skandali. No tak. To bez wątpienia w tę stronę powinno pójść. Ja też chciałbym zobaczyć na przykład reakcję Julii Żugaj, gdyby Polska przegrała. Jak na przykład Julia jest pytana, a czy ty jesteś lewandziarą? I ona wtedy po porażce, nie, to Spotify zmusili mnie tam. Generalnie ja wolałam jechać, popatrzeć jak Mołdawia tam gra, ale akurat nie mieli żadnego meczu, a Spotify cisnęło. No i tak wyszło, że musiałem się spotkać z tym Lewandowskim, ale ja to nie oglądam tych Polaków. To wstyd. No, dokładnie. Znaczy, generalnie rzecz biorąc, ja bym w ogóle Julię Żugaj przeprowadził na konferencję prasową i niech jej prosto w twarz w takim razie odpowie. Taki mocny jesteś lewy, z Estonią w trąbę, Julii nie potrafisz spojrzeć w oczy, no brawo. Niech Julia Żugaj przyjdzie i się zapyta, no jesteś Żugajką czy nie lewy? No to wstydzisz się, przepraszam bardzo, bo chwilę temu żeśmy razem makowca jedli na Camp Nou i było dobrze, tak? A teraz dostałeś pytanie i wody w usta nabrałeś. Więc tak, no właśnie ja jeszcze myślałem, że na tym vlogu łączy nas piłka, pokumają się, że słuchaj, dobra, na konferencji wyszło jak wyszło, ale weź tam z mrugnięciem oka odpowiedz, wiesz, we vlogu, no wrzucimy tam, wiesz, a tak jestem Żugajką albo, no wiesz, już wtedy to mieli czas, żeby mu napisać, co ma powiedzieć, żeby tak. Było tak spoko, żeby to było odebrane. Cały scenariusz mógł dostać. Mógł dostać cały scenariusz, no przecież chyba są jacyś, znaczy
Chociaż we współczesnym PZPN-ie to rzeczywiście ludzi od PR-u może nie być za bardzo. No ale dobra, to rada drużyny mogła usiąść, pokminić, co można odpowiedzieć, żeby było fajnie, żeby dobra konferencja wyszła jak wyszła, ale my mrugamy okiem. My jesteśmy na ludzie chłopaki, w sensie, no kurde, współczesny futbol to jest futbol i PR. No przecież no, nikt mi nie powie, że jest inaczej. I na tym kanale Łączy Nas Piłka też było na zasadzie no, też takiej nieodpowiedzi, no tam zadali mi to pytanie, ale no, to, no, nie wyszło to najlepiej. W sensie to już mogli w ogóle nie poruszać tego tematu. Bo pytanie było takie... poniżej pasa. Tu cytat. Pytanie było poniżej pasa. No pytanie było poniżej pasa. No to... No kurde, Bela, no ludzie, żeś kochani, no to nie, naprawdę nie wymaga wiele, wiesz, jaką bekę można by było stary z tym zrobić na szybko. Lewy mówi, tak, ja jestem żugajką, tylko mi rzecznik prasowy nie pozwolił odpowiedzieć. No coś takiego, no stary, no i nie jest fajnie, i nie jest sprawa zakończona, i nie mrugasz do wszystkich okiem, i nie budujesz siebie takiego jako pozytywnego gościa, który się umie z siebie zaśmiać troszeczkę, tak? Który nie bierze siebie na aż tak. Nie, bo wtedy pomnik z kryształu by runął. Wtedy aha, nie, kryształowy Robert Lewandowski by runął. Podoba mi się, bo już latają tutaj na czacie cytaty z Julii Żugaj. Julia Żugaj. Myślałem, że ja na Espanol tam w ogóle jadę, na tej Barcelonie. Szymon pisze, Julia Żugaj. Ja myślałem, że to Mariusz Lewandowski będzie. Albo tutaj Furtek podpowiada, dziennikarz, czy jesteś lewandziarą, a rzecznik Julii Żugaj, stop, Julia, chyba nie będziesz odpowiadała na pytanie, zajmijmy się poważnymi sprawami. Mieliśmy pomysł na to, żeby zaprosić menadżerkę Julii w ogóle dzisiaj na łączenie. Ja też w ogóle myślałem o tym, że zaprosić jakiegoś szpenia, jakiegoś specjalisty od marketingu, ale jak zacząłem ich czytać na Twitterze, to sobie dałem spokój, bo farmazony to my sami możemy powiedzieć. No ja na Instagramie niestety nie znalazłem numeru telefonu, a śmiem twierdzić, że na maila, który wysłałem wczoraj wieczorem, to pewnie no tam tych maili nie jest jeden mój, tylko... Ale jak pani menadżer odpowie, to zrobimy program specjalny wtedy. Tak jest, zdecydowanie. No, generalnie, tak trochę rzeczywiście wyszło z tej bańki twitterowej po tym pytaniu dużo jakiejś takiej, nie wiem, toksyczności trochę w sumie. No tak, nadęcie boomerstwo i toksyczność, ale to nawet nie Twitter, bo ja też przeglądałem sobie i Facebooka, i Instagrama, gdzie były same te urywki wrzucone, to zwłaszcza na Facebooku dużo było takich, jaka żenada, gość powinien zostać zbanowany, nie powinien nigdy w ogóle wejść na konferencję prasową. Ludzie, tam na sali było pewnie z 5 osób, co już wybłagali od piłkarzy po 30 koszulek po meczach i nie wiem, co jest bardziej takie cringe'owe, czy zadanie śmiesznego pytania, śmiesznego lub nie, ale takiego półpoważnego, czy proszenie się piłkarzy o koszulki. No, to swoją drogą. Też jest bardzo trafny komentarz Mietka, Mietczyński, sportowo, jakby chciał coś sobie sprawdzić, to też bardzo podpisuje się pod tym, co tam Mietek powiedział i nie chcę jego słów w żaden sposób powtarzać. No tak, i to trochę też nie dziwi, że Facebook właśnie by królował w tym, no bo Facebook jest tym portalem dla tych starszych ludzi, tak jednak to już jest nie tak, że tam młodzież bryluje, tylko twój wujas, no on tam lubi sobie wypowiedzieć opinię na każdy temat. I wiadomo, że jak wujas coś powie, to on ma rację, bo on ma doświadczenie życiowe. On w 90-tych latach dom budował, to on wie, co to jest życie. Tak jest, ale cieszy mnie. W sensie buduje moją pewność siebie od rana to, że Kosta Wasiliew nie zagra. Przypominamy o tym, że partnerem naszego kanału jest Superbet. Pamiętajcie o tym, że grać odpowiedzialnie, to po pierwsze. A po drugie jest bonus 400 zł za wygrany mecz Polski na zakład taki. Chodzi o założenie konta, w sensie jak to zdobyć, założyć konto na Superbecie z kodem Supergol. Możecie też to zrobić przez link w opisie. Pierwsza wpłata i wtedy jeżeli puszczacie singiel na ten mecz to i ten mecz faktycznie skończy się zwycięstwem Polski, to możecie zgarnąć freebet nawet w wysokości 400 zł. Generalnie wszystko w opisie, wszystko w podpiętym komentarzu. Ty jesteś dobrej myśli przed wieczorem? Bo ja jakoś tak, w sensie rano byłem spokojny, a teraz to już jestem taki wychillowany. Jestem jak
Redaktor Hrabąż przed zadaniem pytania. Jest to w ogóle, jak ja patrzę na to, dlaczego ta Estonia awansowała, przecież ona we wszystkich ostatnich meczach wszystko w trąbę, tam bramki nie szli. Nie, no w ogóle ona przez jakąś, do tych baraży awansowała przez jakieś rozstawienie żużlowe w ogóle. Te zasady bo to są... Prowizje byli wysoko i oni tak, są teraz zdecydowani tak, tak, to są zasady jak faza grupowa w siatkówce. Tu nikt nie wie, o co chodzi i na czym to polega, że ta Estonia w ogóle awansowała do tych baraży. Więc powiem tak. Mam nadzieję na pewne zwycięstwo. W sensie naprawdę takie pewne 3-0 i bym powiedział, że tego wręcz wymagam od reprezentacji. No ale ja też z niejednego pieca chleb jadłem. Więc jak przepchniemy to jakieś 2-1, no to też nie będę narzekał. No na pewno wygramy. No, jeżeli tego nie wygramy, to z drugiej strony to możemy właściwie rozwiązać tą reprezentację. No po co to? Tak jest. No to wtedy żadne pytania o Julię Żugaj nie będą miały. Może inaczej. Wtedy tylko pytania o Julię Żugaj zostaną. To możemy sobie pogadać o Julce Żugaj. Znaczy, no nie wiem, no bo wyobraź sobie, że oni przegrają i ktoś się ich pyta o piłkę nożną. No to szczerze, to ja napiszę wtedy oburzonego tweeta. Jakim trzeba być błaznem, żeby pytać o piłkę. Widzieliście, co oni pokazali ze Estonią w trakcie gry w piłkę? Pytanie o piłkę nie ma w takim wypadku sensu. Nie, ale raczej. Ale tak serio, jak to się stało, że oni są w barażach przez Ligę Narodów? Tam wystarczyło wygrać troszeczkę i właśnie w eliminacjach późniejszych możesz dostać wszystko w trąbę, a i tak tam jesteś. Więc generalnie no takie, no trochę jak my, czyli wejście przez śmietnik w kuchni, no, albo przez kanał odpływowy. My zrobiliśmy dokładnie to samo, więc jakby tutaj też nie oceniam pod tym kątem, że to coś złego, ale szczerze, to jest nasza duża szansa. Ja się bardziej boję, co będzie, jeżeli przejdziemy Estonię, to tam dalej trzeba będzie z kimś zagrać. Finlandia lub Walia, no. Tam już Finlandia bez Litmanena już, ale wciąż groźna. Jest. No ja, a tej Walii to się boję jak... A Walia, jak wiadomo, fizyczny futbol. O tak. Ciężkie wyspiarskie warunki. Mhm. Tak jest. Tak. Na szczęście. Tak. Wiesz co? O tym marzę, żeby Polska zagrała z Walią, bo ci sami eksperci oburzeni o Julię Żugaj, wiesz co powiedzą? Wyspiarski, to jest właśnie, wiecie co? No z Walią, wyspiarski futbol. To są duzi gracze, mężczyźni. I fizyczny. Tam niektórzy grają w Championship, a Championship, jak wiadomo, fizyczny futbol, bardzo siłowy. Mogą być. I oni będą na poważnie te analizy robić. No tak, mrugamy okiem, a usłyszycie to na poważnie. Dokładnie. Ludzie usiądą w studiu i powiedzą takie rzeczy po prostu. No, ty masz żółtą bluzę, ja mam koszulkę w cebulę, więc to brzmi niepoważnie, ale wystarczy, że założylibyśmy marynarkę i krawat i powiedzieli to samo i by było merytoryczka. Znaczy ja też mam taką jedną ciekawostkę a propos właśnie tych merytorycznych, krawatowych, koszulowych, garniturowych ekspertów, że zwróćcie uwagę na to, bo niektórzy nie zwracają na to uwagi, się nie dziwię, że ja wiem, ile czasu kosztuje poświęcenie obejrzenia przez weekend wszystkich meczów Ekstraklasy. Oglądam, nie wiem, 95% wszystkich spotkań Ekstraklasy, czasem odpuszczę sobie poniedziałkowe, a czasem po prostu w sobotę wychodzę wieczorem na urodziny kolegi i nie oglądam sobotniego wieczornego spotkania. I to jest bardzo dużo. Naprawdę uwierzcie mi, że to jest bardzo dużo. I jakby ktoś mnie zapytał, co gra Lewandowski w Barcelonie, to bym powiedział, że chyba teraz trochę lepiej, bo ostatnio czytałem coś na Interi, że troszkę lepiej, ale ja nie mam pojęcia, co gra, a co ta gra Dawidowicz, a co gra Szczęsny w Juventusie, któremu nawet troszkę kibicuję, to ja maksymalnie obejrzę skrót meczu Juventusu, maksymalnie. I to jest cała moja wiedza. A jest duża liczba tych właśnie profesjonalnych redaktorów, którzy wypowiedzą się na temat formy Glika w Ekstraklasie, wypowiedzą się na temat formy Szczęsnego w Serie A, powiedzą o Dawidowiczu parę ciekawostek, potem przeskoczą szybko do Kiwiora, bo go w Arsenalu oglądają bardzo, bardzo sprawnie i wiadomo o lewym w Barcelonie i o lidze hiszpańskiej wiedzą wszystko.
To zostawiam do waszej oceny, czy to jest możliwe i czy niektórzy ci redaktorzy tacy bardzo na poważnie, no właśnie mają koszulę, krawat i marynarkę i potem mówicie, że o, ten to się zna, to fachura. Właśnie powiedział ciekawostki o 10 ligach świata, bo na pewno ma dobę, która się składa z 68 godzin, a nie 24 i jest w stanie to wszystko obejrzeć. I obejrzał wszystkie 3 mecze, które były grane o tej samej godzinie, naraz po prostu, bo ma bardzo dużo telewizorów w domu. W lidze angielskiej często, w każdej kolejce masz jedno te mecze, że one są grane wszystkie i on wszystkie obejrzał. I na każdy temat powie ciekawostkę. No tak, trzeba żyć. My dzisiaj domówka, 19.45, będzie Julek, będą Tetrycy, będzie Wojtek Piela. Niestety będą oglądać tylko jeden mecz jednocześnie, oburzająca sprawa. I to też tak jednym okiem. Tak, zależy jakie chipsy będą, to wtedy może chipsy będą ciekawsze. My za tydzień tętno piłki zrobimy we frakach i będziemy bardzo merytoryczni, albo i nie. Wam dziękujemy, zapraszamy wieczorem. Nadrabiajcie też wczorajszą tier listę najlepszych meczów kadry, bo się produkowaliśmy prawie 4 godziny, aż drzemka po programie musiała być bardzo długa. Albo bardzo krótka, bo tak, bo nie było bo tyle czasu ci zabrał. Dzisiaj nadrobisz. I ważna sprawa, subskrybujcie, bo tak. Naprawdę prosimy o to zupełnie szczerze, bo nam to jest potrzebne do algorytmów, premii, pizzy i paru innych rzeczy, więc jak macie ochotę, no to tam kliknijcie subskrybuj i będzie nam po prostu bardzo miło. Słuchajcie, jak dobijemy dzisiaj do 40 tysięcy subskrypcji, to może nawet Kosta Wasilię wyzdrowieje na ten mecz i zobaczymy kawał rozrywki wieczorem. Albo Julia Żugaj zagra na 9 czy na 10 w Estonii. My wam dziękujemy, widzicie się z Julkiem wieczorem, ze mną tam później. W poniedziałek w ogóle robimy Uniwersum Ekstraklasy? Nie, robimy Uniwersum Polskiej Piłki. A, Uniwersum Polskiej Piłki. No to niestety Uniwersum Ekstraklasy jeszcze poczeka, a ja już się grzeję. Dzięki, na razie, trzymajcie się, cześć.